myśmy w sumie podjęli walkę z tym systemem. Bo jednak walka z wyzyskiem, walka o prawa pracownicze, to była po prostu normalna walka. Wiadomo było, że albo wygramy, albo przegramy, no jest trzecia możliwość, skapitulujemy. No myśmy przegrali. Ja Bogu dziękuję, żeśmy nie skapitulowali. Solidarność to był wypadek przy pracy. Komuna myślała, że tak jak w 56, 68, 70 wykorzysta bunt społeczeństwa do swoich celów. Myśmy w 80 roku sądzili, że chcą tylko wysadzić Gierka i zmienić ekipę. W tej chwili przypuszczam, że chodziło już o stworzenie wiarygodnego jakby pretekstu do zmiany systemu. Ja nie jestem wcale pewna, czy Solidarność wytrwałaby, bo mówi się, Polacy doszli do, obalili komunizm bez przemocy. Przepraszam, jak to bez przemocy? No nas zaatakowano jak najbardziej przemocą. Więc jak to Polacy, to się mówi liczba mnoga, to znaczy ja z Jaruzelskim bez przemocy obaliłam komunizm. No przecież to jest jakaś po prostu paranoja logiczna. Do spółki z Jaruzelskim obalałam komunizm. Znaczy ja bez przemocy, a on przemocą, tak? Znaczy też bez przemocy? Przepraszam. Nie jestem wcale pewna, czy gdybyśmy mieli te armaty, to czy czołgi Jaruzelskiego sforsowałyby fabryczne bramy. Dziękuję.